Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gata Kamski na tapecie. Ostatnio w materiałach było o nim głośno z uwagi na to, że reportował m.in. mnie, że z nim oszukuje podczas gry, co jest oczywiście absolutną bzdurą. Możecie sobie zobaczyć ostatni filmik podepnę, gdzie grałem z nim partię, analizowałem też tę partię oraz kawałek, fragment jego streamu, ale tutaj chciałbym skupić się teraz na partii z Karpowem z roku 96, gdzie Kamski grał mecz o Mistrzostwo Świata FIDE. Wówczas 22-letni Gata przegrał ten mecz i skończył swoją karierę. Przegrał 10,5 do 7,5 i zakończył swoją karierę szachową, co według mnie było bardzo złym posunięciem. Ale to się oczywiście łatwo mówi, to jest kwestia indywidualna, ale moi drodzy, będąc w czołówce, ścisłej czołówce światowej, w wieku 22 lat, kończąc karierę, no to jest chyba coś nie halo. Szkoda, bo ja go cenię jako fantastyczną legendę szachów. No, człowiek jest jaki jest, ale w szachy grał genialnie. Co ciekawe, też w 99 roku przystąpił do meczu o Mistrzostwo Świata w fazie pucharowej, ale w pierwszej rundzie już przegrał z Halifmanem i wrócił później do szachów w 2005 roku. Co ciekawe, jak przerwał swoją karierę, to zajął się medycyną i studiował medycynę. No, człowiek bardzo ciekawy, aczkolwiek tutaj może już teraz przejdę do partii z tego właśnie meczu z Karpowem. Jedna z ciekawszych partii, którą znalazłem. Otóż Karpow rozpoczął ruchem D4. Kamski, skoczek F6, C4, posunięcie G6, skoczek C3 i D5, czyli obrona Greenfelda na szachownicy. W tym momencie Karpow wybrał wariant ze skoczkiem na F3, goniec G7, tutaj hetman B3, czyli taki wariant moskiewski, można powiedzieć. Taki ruch jest ciekawy, bardzo ciekawe pozycje po nim powstają. Tutaj czarne wybiły, bo widzimy, że teraz jest nacisk na punkt D5. Po wybiciu nastąpiła roszada ze strony czarnych i posunięcie E4. Można powiedzieć, pozycja marzenie białymi, dlatego że mamy świetne centrum, skoczki wyprowadzone. Jedyny taki mały minus może być z tym hetmanem na C4, który nie stoi w sposób taki prawidłowy do końca, aczkolwiek to jest normalna pozycja, to się proszę też nie sugerować, nie bać. Normalna rzecz, A6 nastąpiło z planem B5. No i co robi teraz Karpow? Tutaj trzeba znać teorię, żeby dobrze rozgrywać te partie, bo zwykłe wyprowadzanie figur może być, no, znaczy na pewno jest ok, tak? Ale Karpow postanowił zagrać od razu E5, poszedł na konkrety, posunięcie B5 z atakiem na hetmana, hetman musiał uciec i skoczek na F7. W tej sytuacji można zagrać różne rzeczy. Karpow decyduje się na wyprowadzenie gońca na E3. Ten ruch mi się bardzo podoba. I teraz jak zagrać czarnymi? Otóż w tej sytuacji Kamski zagrywa posunięcie C5. Ten ruch jest bardzo dobry, dlatego że jakbyśmy wybili na C5, czyli w ogóle ruch C5 stara się rozbić centrum. Jak go wybijamy, to tutaj skoczek bije na E5. Czarne nie mają tutaj żadnych problemów w grze. Fajnie wychodzi skoczek, goniec. Może goniec na E6, pozycja bardzo, bardzo normalna i dobra czarnymi, więc w tej sytuacji nie możemy tutaj zbić pionka. Karpow zagrywa posunięcie E6, czyli konkretnie. I teraz, moi drodzy, tutaj nastąpiło C4. Jeżeli czarne by w tej sytuacji wybiły na E6, to co zagrać teraz? Jestem ciekawy, jaka jest wasza pierwsza myśl. Otóż to nie jest wybicie na E6, absolutnie, tylko wybicie na C5. I teraz jest różnica. Zauważmy, że wybiliśmy tu pionka, w pionkach jest porówno, a zepsuliśmy strukturę pionów przeciwnikowi. I to jest ten plus białymi. Można próbować pewnie w przyszłości zagrać skoczek G5, ale pamiętajmy, że goniec E2, roszada, wolna linia. Bardzo myślę, że proste ruchy ze strony białych są do wykonania. Ale poszło inaczej. Nastąpiło C4, ruch wtrącony. No więc kolejne wtrącenie ze strony Karpowa, czyli bicie na F7 z szachem, wieża wybiła i hetman wrócił na D1. No i każdy ma to, co chciał. Pozycja jest względnie równa, ale taka dynamiczna równowaga, można by powiedzieć, gdyż struktura pionów jest bardzo różna. No i w tym układzie skoczek zagrywa na B6.
c6. Tutaj Karpow zagrywa bardzo fajny ruch. Myślę, że można się naprawdę wiele, wiele nauczyć podczas analizy takiej partii. Poza tym 96 rok, no to jest już kawał czasu za nami, więc można to podciągnąć pod partie klasyczne. Tutaj skoczek zagrywa na e5. Bardzo dobre posunięcie. Dlaczego tak to mocno zaznaczam? Dlatego, że tutaj przede wszystkim albo odchodzimy wieżą, albo bijemy gońcem skoczka. Co jest lepsze? Zdecydowanie odejście wieżą jest lepsze. Dlaczego? Pytanie jest, dlaczego nie można zbić skoczka? Moi drodzy, zbić skoczka można, ale po wybiciu pozycja białych jest genialna. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tego potwora na g7 i goniec ma tutaj świetne czarne pola do tego, żeby tam w te słabości wnikać. Jakieś posunięcie h4, h5, proste ruchy do wykonania. Para gońców przede wszystkim. Nawet wymiana hetmanów tutaj czarnym za bardzo nie daje jakiejś spokojnej tutaj gry. Pozycja białych jest kapitalna. Nie można w ten sposób gońcem tak po prostu takiego skoczka zbić. Karpow o tym wiedział, Kamski o tym wiedział, dlatego też zostało zagrane wieża f8. No i w tym momencie należy próbować jakoś tutaj przeciwnika, mówię z perspektywy białych teraz, jakoś go tutaj no, skrobać, drapać, męczyć. No i to teraz a4 zostało zagrane przez Karpowa. Bardzo dobry, logiczny ruch. No chcemy po prostu zbić pionka tutaj. Goniec ma ochotę, żeby wziąć pionka na c4. Wszystko póki co działa. Kamski gra b4. Od razu atakuje skoczka. No skoczek na e4. Przepraszam najmocniej, nie skoczek na e4. Błąd z mojej strony. Nastąpiło a5. Kolejny ruch wtrącony. Dlaczego ten ruch jest dobry? Dlatego, że ten skoczek pilnuje pionka na c4 i teraz nastąpiła prosta wymiana. Na c3, na b6, na b2. Cały czas istnieją ruchy wtrącone, trzeba zwracać na to uwagę. I teraz co, gramy wieża b1? No nie, dlatego, że możemy gońcem zbić na c4 z szachem, nic nam to, w tym nie przeszkadza. Król na h8 i teraz wieża b1. Bardzo ważne ruchy wtrącone, hetman zbił na b6, tutaj jest obrona pionka, no i hetman d2, żeby nie było żadnego szacha. Przy okazji hetman z wieżą też chcą tutaj tego pionka odbić. No i teraz jest na to szansa. Skoczek d7, dynamicznie się tutaj zaczyna dziać, no i wieża zbiła na b2. I teraz dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie, moi drodzy, w tej sytuacji Kamski na przykład jakby odszedł hetmanem, powiedzmy na f6, no bo to też może się narzucać, no to w tej sytuacji tutaj białe by mogły zagrać posunięcie f4. Posunięcie f4 i pionek na d4 fantastycznie wspomagają skoczka z e5 i nie ma za bardzo jak tego skoczka stąd wygonić, jak nie tylko zbić na e5. Ale bicie na e5, no to wiąże się na przykład z biciem pionkiem tutaj i białymi stoimy kapitalnie. Po prostu kapitalnie, goniec nie miałby gry. To też właśnie warto zwracać na to uwagę, gdzie figury przeciwnika mogą ruszyć, gdzie nie mogą ruszyć przede wszystkim. No właśnie, i w tej sytuacji Kamski wiedział, że tutaj coś się dzieje i zagrał, muszę powiedzieć, bardzo odważnie. Bardzo mi się też tutaj ten plan podoba. Jest to odważny plan, odważny ruch, dobra kalkulacja długoterminowa, że tak powiem. Skoczek zbił na e5. No właśnie. Bardzo ciekawy ruch. Tutaj jakbyśmy odbili pionkiem, to hetman zagrałby na c7 i jest atak na gońca, jest atak na pionka, więc czarne tu stoją już kapitalnie, stałyby. No ale mówię, jak cierpieć to za coś, więc Karpow przyjął ofiarę hetmana. Skoczek odbił na c4 drugiego gońca od razu z widełkami, no i więc hetmana trzeba bronić i skoczek odbija wieżę, hetman odbija. No i podsumowując tę sytuację, póki co mamy bardzo nierówną siłę w materiale z jednej, z drugiej strony. Jest hetman za gońca i wieżę tak naprawdę. W pionach no, jest porówno w tym momencie, ale pionek wolny jest dużym atutem. No i bardzo ciężko to ocenić. Powiem szczerze, że komputer lubi trochę białe, trochę bardziej białe, plus jeden, ale to nie ma takiego ogromnego znaczenia w grze praktycznej, gdzie grają ludzie. Wydaje mi się, że Kamski zagrał bardzo dobrze i odważnie. Nastąpiło A5. Roszada ze strony białych, A4, pionek zasuwa tutaj bardzo szybko i wieża A1, no wzmocnić tutaj to trzeba. I teraz goniec zagrywa na F5. Tutaj cały czas czarne grają dobrze, tu się nic złego nie dzieje. Fajnie byłoby uformować gońca na D5, ustawić pionka na E6 i tego pionka
dopchać jeszcze bardziej do pola przemiany, wtedy czarne miałyby szansę na bardzo duży sukces. W takich sytuacjach należy grać bardzo, bardzo dokładnie, białymi przede wszystkim, bo czarnymi jest względnie prosta gra. Ważne, że król jest bezpieczny, para gońców strzela, no jakby nie było tego piona, to już w ogóle byłoby ciężko. I teraz Karpow zagrywa posunięcie najlepsze w pozycji. Jestem ciekawy w ogóle, czy spróbujemy znaleźć taki ruch arcymistrzowski. Ja to często powtarzałem w analizach. Ruch arcymistrzowski polega na ruchu, takim nieco cichym ruchu. Posunięcie H4, moi drodzy. Bardzo poważny i bardzo potrzebny ruch. Najlepszy w pozycji. Silnik 100% mówi, żeby grać H4. Dlaczego? To posunięcie daje możliwość przyszłego ataku, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że król ma lufcik. Król ucieka, król jest troszeczkę już tutaj bezpieczniejszy, bo ten pionek ma szansę dojść do pola przemiany, jest szansa taka oczywiście i w pewnym momencie po prostu białymi możemy wieżą oddać może wieżą zbić po prostu tego pionka, jak będzie taka potrzeba. Oczywiście na razie nie ma takiej potrzeby, ale ruch H4 przede wszystkim daje tę możliwość. Dobrze, dalej. Posunięcie E6 ze strony czarnych, goniec F4, Karpow raz, że tutaj asekuruje punkt B8, dwa, że daje możliwość, znaczy stwarza sobie możliwość wymiany czarnopolowych gońców w razie czego. No i w tej sytuacji goniec zagrał na E4, goniec na D6, wieża z F na C8 i hetman B5, próba wzięcia pionka, goniec na C6, czyli bronimy tego pionka, hetman B4, no i w tej sytuacji tutaj tak ciężko też doradzić coś czarnemu, żeby dobrze zagrać. Zobaczcie, że hetman dobrze kontroluje tutaj swoje pionki i figury, kontroluje też pionka, trzyma go, ale też nie za bardzo nie może jakiegoś takiego progresu tutaj biały może zrobić. Z drugiej strony czarne również nie mogą zrobić żadnego progresu. Goniec musi pilnować tego piona i nie wiadomo za bardzo jak grać. To jest Karpow potrafił grać takie pozycje suche, to jest taka troszeczkę można powiedzieć techniczna pozycja mimo wszystko i potrafił wyczekiwać. No to był sprytny zawodnik, bardzo silny zresztą. Król G8 ze strony czarnych i wieża zagrała na A3, czyli jeszcze kolejna blokada tego pionka. Przy okazji ta wieża ma szansę wejść na trzecią linię i atakować króla, jeżeli tylko nadarzy się okazja. Teraz Gata Kamski niestety popełnia błąd. No zwykle to tak bywa, jak gramy z tak silnym technicznym zawodnikiem jak Karpow. Łatwo o błędy i wieża A6 to jest poważny błąd. Zaraz do tego przejdę, ale jak na przykład można by było zagrać inaczej? Ciekawy, bardzo ciekawy ruch prowokacyjny mógłby nastąpić ze strony czarnych, mianowicie wieża F8. Pod gońca się podładujemy tutaj, pod gońca się podstawiamy, przepraszam, zabrakło mi słowa. Wieża F8, no, mógłby być ciekawym posunięciem, dlatego że wieża mogłaby podziałać sobie z tej strony na przykład, coś pograć, ale jakbyśmy wzięli tę wieżę, no to tutaj czarne mogłyby być bardzo spokojne. Goniec F8 i okazuje się, że po hetman C3 nie możemy zbić wieży na A3, bo hetman zbija tutaj z atakiem i robi się ciężko czarnymi. Więc w tej sytuacji tutaj nie możemy zbić wieży przede wszystkim na A3 czarnymi. To cenna nauka, powiem Wam szczerze. Lepiej zachować te gońce. I na przykład po goniec D5, no teraz już grozi wzięcie wieży, bo jednak goniec D5 był silną figurą, więc wieża na przykład na A1, tutaj A3 mogłoby nastąpić. No i powiem szczerze, nie wiem jak wygrywać te pozycje białymi, nie widzę nawet takiej możliwości. Jednak dwa gońce z tą wieżą i wolnym pionkiem jest to wielka, wielka siła. Mogłaby być, bo tak nie poszło, wieża zagrała na A6 i w tej sytuacji Karpow staje się już bezlitosny dla przeciwnika. Wykorzystuje to maksymalnie. Hetman C4 z atakiem. Wieża C na A8, wybicie na E6 z szachem, król H8 i goniec na E5. Wymiana już ostatniego obrońcy tutaj w obozie króla. No i nastąpiła ta wymiana, król G8. I jak teraz grać białymi, żeby próbować tę sytuację doprowadzić na swoją korzyść do końca? Otóż zwróćmy uwagę, pionek H4 robi teraz karierę. H5. Nie można wybić, moi drodzy, bo wieża wchodzi na G3 i jest koniec partii. Więc no, Karpow wiedział, co robi, jak grał te posunięcie H4. Goniec zagrał na E8 i H6. Bardzo nieprzyjemny ruch. Straszliwie nieprzyjemny ruch. Grozi mat na G7. Wieża z szóstki na A7 i posunięcie D5. Czyli dociskanie tutaj pionkiem jeszcze bardziej. Wieża B7 nastąpiło, D6. Wieża D8.
Tutaj wprawdzie goniec broni, pionka nie ma też żadnego znaczenia, bo wieża F3 i Kamski poddaje partię. Nie ma co grać, moi drodzy, plan jest prosty, jakiś szach, jakieś wejście hetmanem, tutaj grożą maty. Koniec gry. No cóż, cóż mogę powiedzieć, Gata Kamski, 22 lata, skończył karierę, szkoda, jedna z partii tutaj przedstawiona przeze mnie, myślę, że była bardzo ciekawa, no człowiek jak człowiek, wielka legenda, mimo wszystko, no fantastyczny szachista, ja mówię, ja się wychowałem na jego partiach, szkoda, że teraz takie cyrki się czasami dzieją w internecie, ale ja się tym tak naprawdę nie przejmuję. To jest tylko i wyłącznie jego jakiś tam kompleks, że uważa, że cały czas ludzie, jak z nim wygrywają, to oszukują bez sensu. Po prostu czasy się zmieniają, dostęp do wiedzy jest tak ogromny, ludzie coraz szybciej i szybciej po prostu uczą się szachów na wyższym poziomie, więc jest szansa wygrywać z lepszymi. Moi drodzy, dobrze, dużo by gadać, dziękuję serdecznie za dzisiaj. Dzięki za lajki, za komentarze. Do zobaczenia. Cześć.